wszystkim. Dzisiaj mam dla Was recenzję książki, która bardzo, a to bardzo mi się podobała i jest to Miłość za wszelką cenę, pani Louise Leed. Książkę tą mogłam przeczytać dzięki współpracy z wydawnictwem Zielona Sowa, którym bardzo dziękuję, ponieważ ta książka dostarczyła mi ogromnej ilości emocji. Opowiada ona o nastoletniej Audrey, która wraz z mamą i z młodszym bratem przeprowadza się do małego miasteczka. Zabieg ten jest spowodowany tym, że Audrey ma małe problemy psychiczne i musi odnaleźć całą siebie. Coś nie pozwoli jej cały czas uzyskać tego spokoju ducha i przeprowadzka ta ma pomóc w tym, żeby poczuła się dobrze, poczuła się lepiej i mogła być zwykłą nastolatką cieszącą się życiem. Oczywiście to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Nie będę Wam tutaj dużo mówiła o fabule, ponieważ zadziałam Wam wszystko. Nie chcę tego robić, bo książka naprawdę jest warta przeczytania. Czytając ją uzyskałam tyle emocji, że jest to po prostu niesamowite. Dawno się tak nie rozczuliłam, nie zezłościłam i po prostu nie uroniłam tyle łez, ponieważ to wszystko znajdziemy w tej oto ponad 400-stronicowej powieści. Pani Louisa pisze cudownym stylem. Czytając tę książkę, czułam się, jakbym czytała, jakby to było połączenie starego stylu pisania z nowym stylem pisania, ponieważ jest to bardzo ciepły, płynny tekst, który czyta się bardzo szybko i który przywodzi nam na myśl po prostu jesień. Nie dość, że emocje są takie po prostu zmienne jak liście na drzewach, czyli mamy od miłości do nienawiści, czyli czerń i na przykład zieleń zgniła, to jeszcze ona czaruje. Po prostu ta książka czaruje i po prostu nie mogę nic innego Wam powiedzieć. Musicie sami ją przeczytać. Pani Louisa na pewno zagości w moim sercu, jak wyda jakąś inną książkę, zostanie ona wydana w Polsce, na pewno po nią sięgnę. Jest tutaj niesamowita końcówka. Po prostu końcówka tej książki jest totalnie zaskakująca. I ostatnio miałam problem taki, że bardzo przewidywałam zakończenie różnych książek i mi to przeszkadzało. Pozostał jakiś niedosyt, że jednak chciałabym, żeby coś mnie zaskoczyło i ta książka przyniosła takie zaskoczenie, że powtarzam się cały czas, że jest to niesamowite. Musiałam wstać, pochodzić po pokoju, bo nie mogłam po prostu wytrzymać z tych emocji, które ze mnie buzowały. Tytuł wydaje się dość banalny, ale Miłość za wszelką cenę to idealny tytuł dla tej pozycji. Nie wyobrażam sobie, żeby ona inaczej się nazywała, ponieważ opowiada o różnych rodzajach miłości. Jest tutaj miłość między matką a córką, która jest czasami cudowna i piękna, a czasami straszna i bardzo skomplikowana. Miłość, która może nie jest do końca miłością, tylko bardziej przyjaźń między nastolatkami, która rozwija się powoli, o której każda z nas marzy, bo ja jestem wielką romantyczką, pewnie większość z Was też jest romantyczkami albo wierzy w prawdziwą miłość. Tak powinna wyglądać prawdziwa miłość, powinna się rozwijać powoli, mieć solidne fundamenty i polegać na zaufaniu i przyjaźni. Oraz największe zaskoczenie w tej książce, czyli opis miłości między rodzeństwem, czyli między Audrey i jej młodszym bratem, o wiele lat młodszym bratem, która jest po prostu tak niesamowita, że czytając tą powieść, ja bym chciała mieć osobiście brata albo siostrę. To jest po prostu miłość silniejsza, bardziej stabilna od muru chińskiego, która wszystkich na pewno wzruszy i która po prostu jest nie do pokonania, nie do przejścia. To jak oni się sobą opiekują wzajemnie i jak o siebie dbają, jest niesamowite. Pani Louisa Leed na pewno zagości w moim sercu i na pewno jej cudowne cytaty, ponieważ w tej książce są naprawdę cudowne zdania, cudowne cytaty, które chciałabym oprawić i powiesić na ścianie i zachować przede wszystkim w swoim sercu, bo jak będę miał jakiś problem, otworzę sobie na pewno te cytaty, otworzę tą książkę, przypomnę sobie i na pewno uśmiech zagości na mojej twarzy, bo to jest niesamowite. Nie chcę Wam, tak jak powiedziałam, za dużo zdradzać. Mam nadzieję, że przeczytacie tą książkę, bo naprawdę warto. Nie jest to książka lekka i przyjemna, ponieważ porusza właśnie tematy, które nie są dla nikogo nie powinny być lekkie i przyjemne, jednak czyta się ją bardzo szybko i bardzo duże daje nam odczucie po prostu doceniania tego, co mamy oraz walczenia o samą siebie tak naprawdę, bo to jest książka o poszukiwaniu samej siebie, poszukiwaniu swojego szczęścia i poszukiwaniu swojego samego, jakim chcemy być, jacy chcemy być i wiary w siebie przede wszystkim, bo trzeba wierzyć w siebie i ta książka też pokazuje, że trzeba o to walczyć. Mam nadzieję, że moja recenzja, pogadanka Wam się spodobała, że sięgniecie za tą pozycję, bo naprawdę warto. Na mnie zrobiło takie wrażenie, że nie wiem tak naprawdę, co Wam powiedzieć, żebyście mogli ją przeczytać, bo to trzeba przeczytać samemu. Nie da się o tym opowiedzieć, ale mam dla Was rozdanie wraz z wydawnictwem Zielona Sowa. Mam dla Was jeden egzemplarz tej cudownej historii. I co trzeba zrobić, żeby go
wygrać, należy być moim widzem, czyli należy subskrybować mój kanał, byłoby, byłoby też bardzo miło, jakbyście polubili fanpage wydawnictwa Zielona Sowa, który będzie, link będzie na dole, oraz musicie wpisać w komentarzu hashtag rozdanie z Sowo i ja po tygodniu od opublikowania tego filmiku wylosuję kogoś, kto otrzyma po prostu tą książkę i do którego poleci. Oczywiście cały regulamin znajdziecie w opisie poniżej. Ja mam nadzieję, że sięgniecie po nią. Dajcie znać, jeśli przeczytaliście, co o niej myślicie, czy też was tak wzruszyła, czy też się tak popłakaliście i czy też was tak zachwyciła. Więc dziękuję wam bardzo, życzę wam miłego tygodnia, miłego dnia, żebyście byli zdrowi i szczęśliwi buziaczki.